Przed nami ostatni akt wyborów samorządowych. Zanim jednak zostanie odegrany, głównie jego aktorzy walczyć będą jeszcze do 21 kwietnia o uznanie wyborców. W całej Polsce do drugiej tury staną kandydaci w aż 60 miastach prezydenckich, a jednym z większych w województwie śląskim jest Częstochowa. Tam obecny prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy zmierzy się z kontrkandydatką Prawa i Sprawiedliwości Moniką Pochorecką. Dziś w rozmowie z Fatimą Orlińską kandydatka i kandydat przyznali, że ostatnia prosta to bardzo intensywny czas. Niewielką różnicą procentową głosów ubiegający się o reelekcję Krzysztof Matyjaszczyk przegonił w pierwszej turze swoją konkurentkę z Prawa i Sprawiedliwości Monikę Pochorecką. Obecny prezydent zyskał niespełna 32% poparcia, zaś będąca w opozycji polityczna konkurentka zdobyła ponad 27% głosów. Prezydent Matyjaszczyk przyznaje, że spodziewał się dobrego wyniku PiS, jednak nie aż tak dużego. Dlatego przed drugą turą stawia przede wszystkim na kontakt z mieszkańcami, bo po ewentualnej wygranej do realizacji ma sporo zadań. To poprawa sytuacji służby zdrowia. Chcemy to zrobić poprzez przekazanie naszego szpitala miejskiego na rzecz Częstochowskiej Uczelni Uniwersytetu im. Jana Długosza, stworzenie na bazie tego szpitala uniwersyteckiego, klinicznego, takiego, który będzie potrzebny w kształceniu nowych lekarzy, ale też i w którym będą mogli jeszcze lepiej i skuteczniej leczyć się częstochowianie i częstochowianki. Oprócz tego walka o lepsze miejsca pracy, ale tych takich zaawansowanych technologicznie, wiążących się z lepszymi wynagrodzeniami. Do tej listy dopisać należy lokalne drogi i chodniki, zadbanie o seniorów, a także budowę nowych mieszkań. Witamy częstochowian i częstujemy dobrymi pączkami. W bezpośrednich spotkaniach o głosy powalczyć zamierza też Monika Pochorecka, która mówi, że swoją kampanię zaczęła już kilka lat temu. W zasadzie w każdym obszarze życia naszej przestrzeni tutaj lokalnej jest wiele do zrobienia. Stan dróg, podatki na najwyższym możliwym poziomie, niedoszacowana i niedoceniona kultura, brak stadionu, sportowcy, mieszkańcy, kibice czekają na stadion, mamy Mistrza Polski, brak tego obiektu. Wiele jest działań doraźnych i systemowych, które trzeba podjąć w zasadzie na już, od zaraz. Zapraszam pana prezydenta, mojego kontrkandydata do debaty. Odbyły się dwie, w żadnej z nich nie wziął udziału, a szkoda. Wraz z pierwszą turą wyborów w Częstochowie zmienił się również układ sił w Radzie Miasta, gdzie zdecydowaną przewagę zyskało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 9 mandatów. Lewica w nową kadencję wchodzi z szóstką radnych. Niewykluczone jest tutaj porozumienie z Koalicją Obywatelską, choć radni przyznają, że dla mieszkańców chcą działać wspólnie bez względu na środowiska, z których się wywodzą. Jesteśmy takim ugrupowaniem i takimi ludźmi, ja na przykład wywodzącym się z organizacji pozarządowych, że stawiamy na dialog i wydaje mi się, że przed nami rozmowy, w których będziemy ustalać, jak to wszystko będzie wyglądać. Jestem bardzo pozytywnej myśli, że wspólnie będziemy tak pracować w częstochowskim samorządzie, żeby dobrze te nasze decyzje funkcjonowały później dla mieszkańców. W tej kadencji w Częstochowskiej Radzie Miasta zasiądzie nie jak poprzednio 28, a 25 radnych. Skład może zmienić się w zależności od tego, kto stanie na czele urzędu prezydenta, ponieważ prezydent nie może być jednocześnie radnym.